Czuję się najlepiej, co może mi dać ten kolejny dzień, nie myślę, tylko to biorę. Wygrywam to życie, trzy razy na tak. Nie za wiele gadam, ale dużo robię. Czuję się najlepiej na świecie. Ale moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj Maja reaguje na moje stare filmy. Cieszysz się? Tak. Pigwoma nie zna akurat, ale dużo z tego, co powybierałem, nie zna, moi drodzy. I to będzie jej reakcja na moje stare filmy. Pamiętajcie, że 30 czerwca będzie nowa piosenka Tryb Kreatywny wraz z płytą. Będziecie mogli kupować płytę albo boksy z płytą. Będzie wiele więcej rzeczy, także wbijajcie jeszcze na trailer i widzimy się za tydzień na nucie. A teraz moja dziewczyna reaguje na moje stare filmy. Mi jest wstyd, bo wybrałem specjalnie takie, że będę się cringe'ował, a ty będziesz się cringe'ować, będziesz to oglądać. Zapraszam do oglądania. Wakacyjne odwały Pigwomania! No ja nie będę miał słuchawek, ale to skipniemy. Ale mamy tu, to ja! Jesteś takim chłopcem, wiesz? Znasz to, nie? No, zgłośnić? Jesteśmy tak skurwa. Znasz to? To jest pigwa. Ale widzowie, znacie ten film, dajcie coś w komentarzach. Będę tu rzucał, no ja już to widziałem też milion razy, ale to jest taki... Musimy tym filmem rozpocząć reagowanie na stare filmy, bo to jest najstarszy film na tym kanale. I co, to jest pigwa w końcu? Nie. To są chyba takie małe gruszki z Chorwacji, ale... Jak wygląda pigwa? Nawet nie wiem, jak wygląda pigwa. Trafię? Czemu ty przeklinasz? Co? Masz 12 lat. A ty, przeklnąłem tam? No. No to tak brzmiało, ale chyba nie przeklnąłem. Nie przeklnąłem tak. Ale siła. Co, widzisz te bicepsy? Patrz, mocne ręce, nie? Co sądzisz o takich koszulkach? Widzisz, patrz. Fajna, nie? Jak taki, jak mężczyzna, nie? Stylowo. Jakbym miał wziąć sikierę i rąbać drewno. Tak. To jest, wiesz, gdzie to zrobiłem ten napis? Gdzie? Jak myślisz? No proszę cię, no gdzie? Pamięcie. Tak! Serio? No, da się coś napisać, ale no tak to wygląda nawet jak w Paint'cie przecież. Dobra, next! Mamy tutaj, to jest poradnik, jak nagrywać gry na PlayStation 4, razem z głosem. Czyli nagrałem poradnik jako 7 lat temu. To było wakacje, chyba. Tu będę mówić o tym, nie wiem, czy to będzie cokolwiek słychać. Bardzo serdecznie, z tej strony Palion. Słyszysz a to jest poradnik, jak nagrywać na PlayStation 4. Nie, to jest monitor. Ja miałem w ogóle laptop. Tam po prawej stronie jest laptop. A tu jest monitor po prostu podpięty do laptopa. Powiedz, jak, przy zro... jak chcemy nagrywać. Jaki mam głos? Z głosem. Na przykład jak się kupuje PlayStation 4, to się ma od razu tą słuchawkę. Widzisz, ale uczę ludzi, nie? Jakie słuchawki! Jak nie widziałeś mojego łóżka. Ja miałem takie łóżko wbudowane w ten, tam w rogu, tam gdzie jest kanapa teraz. Miałem takie łóżko, patrz, tu jest biurko, widzisz? Tu jest normalnie ścianka. Nie rozumiem. No ciężko to wytłumaczyć, nieważne. Miałem normalnie po schodkach, wchodziłem do łóżka. Co? No serio. I te schody były podświetlane! Patrz, jakie foto. Poczekałeś. Teraz no przecież tu się nic nie dzieje. Ty chcesz to oglądać? I dajemy to. O, tu będzie w miarę widać, co się tu dzieje, patrz. Bierzemy USB. Bierzemy pendrive. I mamy pendrive do komputera. Patrz, proszę, pokażę więcej. Ja chcę zobaczyć mój pokój. Patrz, jaki poradnik. I klikamy tak ręką to nagrywam. No ja nie mogę, nic tu nie ma. Czemu nic nie pokazałem więcej? Dobra, mamy tutaj... O, to jest pierwszy odcinek z Minecrafta. Chyba nie pierwszy w życiu, bo pierwszy odcinek z Minecrafta był z siostrą. I tego nigdzie nie ma, bo jest usunięte. Ale to jest pierwszy odcinek z Minecrafta, który jest na YouTubie widnie. I w sumie innego tak naprawdę nie mam. A taki kumpel, z którym nagrywałem cały czas. Jak myślisz, o ile łapek prosiłem wtedy? 10. Co? Dobra, zobaczysz. Patrz, jakie intro. No smutne, o nie, jednak nie. Ale patrz, czekaj, o. Siemaneczko, jesteś 7 lapek. 7 lapek w gole i jedziemy kolejnymi skateboardcami. Patrz, jakiego miałem skina wtedy. I z nami jest Skarabeusz. Koleżaneczki koło ciebie. A dziś zagramy na serwerze Jaś MC. Wicki? Skywarsy. No, te dwie wicki z tych 7 łapek. Fajne, nie? A co, że zrosisz? Tak. Q&A, tu już troszkę się przenosimy. Przenosimy się, widzisz, dalej. 200 lajków równa się Q&A, także już swoją społeczność miałem wtedy. Kot wbił na odcinek. Rynek będzie mały? No nie mały, 7 lat temu to miał 5 lat. Duży ekran. To jest kolejny odcinek z Q&A, także już widzimy się po innym. Ostatnie Q&A było, nie wiem, 5 miesięcy temu, tak dawno. Miałem nagrać... Tą kanapę pamiętasz, czy nie? Tak. Miałem nagrać tydzień potem. No i niestety jestem rankiem. 5 miesięcy minęło. Długo jesteśmy w takim razie. To ja tam mówię, bo ja nie wiem. Ciekawe rzeczy mówię. Dobra, także pierwsze pytanie zadałem. Ale patrz, że jest montaż lepszy. Pokaż stanowisko komputerowe. O, czekaj. Stanowisko komputerowe, powiem, tu nagram odnośnik, że jest, nie? A, nie, dobra. Kiedy jest rynek? Na jace rynka? Sprzęt domowy. O! Jest. A w ogóle to wszystko nieważne, dobra, nara. Co to było?
Co ty? Patrz, właśnie, pa, ile medali mam w takim wieku. Tyle medali jest, widzicie. Tu jest medal za Leakła, tu jest medal. Nieważne. Tu jest medal za ważne. Nieważne. Tak. Za dużo, nie? Medali. Widzicie? Piękne. Jestem uzdolniony. To pewnie tacy mamy. Taki medal. To są moje wszystkie. Uzdolniony dzieciak byłem. To wszystko nieważne. Teraz to YouTube tylko. Patrzcie, kogo tu mamy, przyniosłem swoje kota, ale on się denerwuje, nie? Tak? Bo to jest medalami. Chudziutki. Dobra, kocie, dobra, idź, też idź, był idź, dobra, idź. Bo go tak trzymałem, że no, taki, no nie wiem, no patrz, jak był trzymany, patrz. No dobra, inaczej, ale on się denerwuje. Jakie ma gały. Wystraszony. To też drapał, tak. Lecimy dalej. O, o, to będzie grube, patrz, gdzie jestem. Ale telewizor. Widzisz mój cień? Gdzie tu stoisz? No. Ej, ale byłam u ciebie, jak byłeś taki pokój. Patrz. Co ty zrobiłeś? No spadłem z biurka. Naprawdę? No. Czy udawałeś? No spadłem. To nie byłeś ty, tylko jakiś ten. No z jak, no patrz. Spadłem z biurka, patrz. To byłem ja, no. Takie... Co? Fajny wstęp. Co, fajne, nie? Fajne. Jezu, ta muzyka ma prawa autorskie. Nie wiem, czy to zmieniamy. Tam jest jakaś, to dalej jest ta muzyka? Niezbyt tak. Szczęśliwie. To nie możemy tego oglądać. Ale zasubskrybuj kanał, widzu. Zasubskrybuj kanał! Młody pan, on chciałby, żebyś zasubskrybował. To są informacje, ale tu może nie ten. Ile tu miałem subów? O! Patrz, to jest kozackie. Zielona przygoda. To była taka seria na modach. Moja, Minecraft. Patrz, jaki wstęp. Tutaj się bawiłem, wiesz. Scenariusz miałem rozpisany. No i pa. Wstawaj, Palion! Chwila, stary, daj mi chwilę. Wczoraj mówię do siebie. Chyba tam do 12 czy 1. Daj mi chwilę. Jeszcze wczoraj live'a do 11 robiłem dla widzów. Chwila, zaraz. No zaraz. Żadna chwila. Widz tobie napisał w komentarzach, że masz paczkę do pobrania nową. A nie grasz na jakichś starociach, stary. Wstawa jak najszybciej! Przestań! O, w mordę, nie! Serio? Ty, to ja zaraz się zbiorę, zjem śniadanie, ogarnę się i lecę nagrywać. Co? Czemu nic nie mówisz? No ale czekaj, zaraz ty zjesz te śniadanie, bo nie powiedziałem ci, ile w niej jest modów i jak się nazywa, nie? No to jak? Patrz te włosy! To śniadanie, patrz, bo nie powiedziałem ci, ile w niej jest modów i jak się nazywa, nie? No to jak? Nie. Widziałaś? Widziałam, kogut. Zwie się ona tak, Croon the Craft. A jest Croon w nim od 130, ale takich epickich, że stary gał piączne ci wylecą na zewnątrz. A co, groźnie wygląda, nie? Zjem śniadanie. Co to jest? Spałem na tym boku i tak się zrobiło. A teraz mam taką chill fryzurę, widzowie. Swój fryz czy coś. No i zaraz lecę co ty robisz? Kurde, tą nową fajna paczkę Croon the Craft, nie? Już lecę, chwila, ale co? Ty słyszysz, jak to wymawiasz? Kurde, tą nową paczkę Croon the Craft. Croon the Craft. No patrz, jaki film. O, co mam, co w lodówce? Co Palion ma w lodówce? Mamy tutaj mleko, jaja. No w sumie nic ciekawego. Ale inna kuchnia była. No, nie no, kuchnia była ta sama, tylko była niezremontowana. Inny kolor ścian. Te ściany teraz są chyba te, nie? Tak, tak, inne. O, widzisz, takie te były. Łe, szklane mieliście? No, ale takie... No, ale też potem brzydko wyglądało. Ale ogólnie kuchnia była ładna, jak na tamte czasy, to taka nowoczesna. Patrz, co robimy! No i płatki jako pierwsze. Ja w ogóle, jak w tamtym wieku, to jadłem płatki z 3 razy dziennie nawet. Obrzydliwe. Serio, nie wiem dlaczego tak to bardzo lubiłem, ale... No ale mleko jako drugie wlewam. No każdy, ja miałem to obojętne akurat było. Często też tak jadłem, że wsypywałem potem. Patrz, jakie krzesła. U góry też inne szafki były. No o właśnie, tak wyglądała kuchnia, te krzesła były takie. Nie było tych kwiatów tutaj wszędzie. Są przecież. No, nie. Coś tu jeszcze będzie? Respekt? Na moim kanale. Kolejna przygoda. No i sobie grałem, nie? Co to za skin? Nie wiem, bo to jakaś paczka modów, sobie... to już jest najmniej ważne. O, to jest to! 20 faktów o mnie. Tu też będzie jakaś historia, to nagrywam z bykiem. Serio? No, byko mnie nagrywał. Kiedy, ile to było lat temu? Patrz. No też z 7. I balansy. 6 lat temu, patrz. Ale bluzeczka. Jak ja wyglądam? No jak taki chłopiec zwykły, no co? Taki dzieciak. Chłopak, chłopak! Z tej strony Palion, dzisiaj nagramy sobie 20 faktów o mnie. Byliście pod poprzednim odcinkiem, no ponad 200 lajków. Także wbijcie tutaj 250, będzie kolejny vlog albo coś w tym stylu. Także wbijamy, no i lecimy tutaj z pierwszymi faktami. No tak, no wkrótce jest.
Najważniejszy fakt jest to oczywiście pierwszy, czyli mam na imię Paweł. Mam 15 lat. Najbardziej interesuję się w sumie piłką nożną i no i oczywiście całym YouTube'em. Moje ulubione filmy są to horrory i filmy komediowe. Mój ulubiony film jest komedie. To horror, czyli komedii. Obecność 2. Strasznie nie lubię czytać ogólnie książek, ani lektur. Strasznie nie lubię czytać książek. Oglądać różnych YouTuberów, żeby się podszkalać w dalszym nagrywaniu, żeby filmy były coraz lepsze. Moim ulubionym przedmiotem oprócz WF-u, no i informatyki jest język angielski. Uczę się, no nawet dobrze, nie jest aż tak źle. Najbardziej lubię zwierzęta, czyli psy i koty. Ogólnie sam mam kota, który się nazywa Rynek. Najbardziej lubię przebywać na Mazurach w wakacje, jestem ogólnie tam najczęściej. Najbardziej lubię jeść kebaby, pizzę. Jakie ja kebabów nie jadłem wtedy? A najbardziej pić lubię. Ukłamałem was, widzę, przepraszam. No i w sumie jakieś tam Coca-Cola. A odpowiadaj teraz, co najbardziej lubisz jeść? Jeść i pić? Tak. O, ja nie mogę. Mogę spaghetti w sumie powiedzieć. A pić? Wodę. Wodę! Zakończmy te pytania. Ale dobra, jeszcze sprawdźmy, co jeszcze tam jest dalej. Bardzo rzadko to piję. Mieszkam w Siemianowicach Śląskich. Mam siostrę, która się nazywa Ola. Ogólnie nie mam dziewczyny. Moim najgorszym wydarzeniem w życiu to było, jak spadłem u cioci na panele i chyba najprawdopodobniej, nie pamiętam dokładnie, ale zbiłem sobie chyba dwa przednie zęby, czyli jedynki. Wolę filmy od książek, chyba jak każdy. Najbardziej się boję chyba osób pijanych, którzy podchodzą... Co? Najbardziej się boję osób pijanych. Dobra, zakończmy to, idziemy dalej. Nie wiem, ja często nagrywałem takie filmy vlog informacyjne po prostu, że składłem sobie kamerę, żeby coś nagrać, bo lubiłem nagrywać, po prostu kładłem i sobie mówiłem, że no, nie będzie filmów, bo coś tam. Bo se jadę. No i... Sierpnia. Ogólnie nic się tu nie dzieje. Przez te dwa tygodnie niestety live'ów nie będzie. I tak sobie gadam. No i dwa tygodnie live'ów nie będzie. Przez 6 nawet godzinne. Postaram się. No i patrz, tu ten. Że będzie po prostu maraton i. I tu jest kolejny taki odcinek. Ja co chwilę nagrywam takie filmy, że jest vlog. Plus test aktywności się robiło. Każdy to robił kiedyś. No każdy robił w tym tytule test aktywności, czyli każdy musiał zostawić łapkę w górę, żeby zobaczyć, ile jest widzów, ile, bo wiesz, że co chwilę miałem przerwę, bo wyjeżdżałem z rodzicami i trzeba było robić testy aktywności i sprawdzić, ile widzów jeszcze zostało ze mną. 344 i sam polubiłeś sobie ten film. Zawsze polubiam filmy, nie? Widzowie, a tu mamy, patrzcie, coś takiego, że wchodzimy, tu mamy tryb kreatywny i też sobie zostajemy lajka, nie? Także jak chcecie, to też zostawcie mi łapeczkę do góry, a my z Mają będziemy się żegnać. Łapkujcie, subskrybujcie. Wygrywam to życie 3 razy na to. O, widzicie, Maja już znam, mam nadzieję, że wy też znacie ten refren. I co, wpadajcie na Palion, stajcie kupować takie bluzy. To takie niestety nie możecie kupić już, a tej też niedługo nie będziecie mogli kupić, ale są nowe. No, trzymajcie się i hejo.